myślę, dużo dzisiaj było o tym, jakie były te 4 lata, ale też wiele o planach. Pana zdaniem, co jest najważniejsze w tej kolejnej kadencji do zrobienia? Tak, to była bardzo dobra konwencja, gdzie rzeczywiście gruntownie podsumowaliśmy to, co udało nam się uczynić w tej kadencji mijającej, ale przede wszystkim dla nas najistotniejsze jest to, co jest przed nami. Dzisiaj padły bardzo poważne zobowiązania. Tak naprawdę one sytuują nas w taki sposób, że jeśli to uda nam się zrobić, a w co nie wątpię, bo przecież już w tej kadencji to udowodniliśmy, to Polska będzie najbardziej przyjaznym krajem dla swoich obywateli w całej Unii Europejskiej. Padło bardzo wiele konkretnych propozycji. Przede wszystkim chcemy zadbać o los polskich pracowników, żeby oni wreszcie godnie zarabiali. Te obietnice wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 2023 roku na poziomie 4000, to jest rzecz niesłychana. To będzie poziom wynagrodzeń już na wysokości krajów wysoko rozwiniętych w Unii Europejskiej, ale dbałość o emerytów, o, można powiedzieć, wszystkich podatników, bo jest zapowiedź dalszej obniżki podatków i mam przekonanie, że to wszystko spowoduje to, że ludzie wreszcie będą mieli poczucie, że żyją w państwie godnym, w państwie prawa, w państwie sprawiedliwości, w państwie, które dba o ich interes, a to wszystko będzie służyło naszemu rozwojowi. To już udowodniliśmy w tej kadencji, że im zasobniejsze są portfele Polaków, to gospodarka kwitnie coraz bardziej. I mam takie przekonanie, że ta dzisiejsza konwencja umocni nie tylko tych, którzy tutaj dzisiaj głośno skandowali za prawem i sprawiedliwością, ale przede wszystkim to jest dobra wiadomość dla wszystkich Polek, dla wszystkich Polaków i mam takie przekonanie również, że tą dzisiejszą konwencją pięknie wpisujemy się w to, na co Polska i Polacy czekali od 1980 roku, a więc od czasów, kiedy wybuchła w Polsce Solidarność. I sądzę, że uda nam się to zrobić.